Dzień dobry Państwu, święta, święta i po świętach, czas świąteczny minął, przed nami nowy rok, nowe wyzwania i podsumowanie także tego starego. Dla tych wszystkich, którzy są bardzo mocno zaangażowani w tworzenie dobrej, wartościowej, silnej rodziny, silnej jej członkami wszystkimi, tymi młodszymi, średnimi, tymi najstarszymi, rodziny często wielopokoleniowej, która chce sobie wzajemnie pomagać, przekazywać najlepsze wzorce. Dziś w tym świecie, kiedy właściwie wszystko jest, ale tak naprawdę bardzo ciężko czerpać z tych najlepszych źródeł, tego typu podsumowania jak Stato 22 myślę, że mogą być dla tych, którzy traktują rodzinę poważnie, a szczególnie ojcostwo, bardzo przydatne. Zostać tatą to największe w Polsce badanie o ojcostwie, kolejne dodajmy, trzecie już, za chwilkę więcej szczegółów, to premiera tych socjologicznych badań dotyczących podsumowania tego, czym jest dzisiaj ojcostwo dla ojców w Polsce, jakie są największe wyzwania, jakie są największe problemy i co ojcowie chcieliby otrzymywać jako pomoc od różnych instytucji, chociażby od państwa. O tym wszystkim będziemy dyskutować. Witam wszystkich tych, którzy są tu na sali w Warszawie, jak i tych, którzy są z nami zdalnie online na mediach społecznościowych związanych z Tato.net. Nasze zaproszenie do tutaj uczestnictwa w panelu w Warszawie przyjęli pan dr Kazimierz Korab, profesor SGGW, socjolog, demograf, członek Międzynarodowej Rady Programowej Tato.net. Panie profesorze, dzień dobry, witamy i dziękuję, że pan jest z nami. Obok pan Paweł Woliński, menadżer, ekspert Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Instytut Pokolenia, członek Międzynarodowej Rady Programowej Tato.net. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Obok profesor Dariusz Wadowski, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, ekspert Tato.net. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. I także obok mnie pan Dariusz Cupiał, twórca, także doktor, sami uczeni, twórca społeczności i think tanku Tato.net, członek Narodowej Rady Rozwoju. Witam serdecznie panie doktorze. Jest z nami także zdalnie pan profesor Michał Michalski, kulturoznawca, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, członek Ojcowskiego Klubu Poznań. Dzień dobry. Nie wiem, czy się słyszymy. Tak. Jest dużo opóźnienie. Ja bym chciał usłyszeć pana głos, czy będziemy się słyszeli. Jeśli byłoby coś nie tak, to lepiej naprawić to teraz, niż czekać później. Dobrze? Panie profesorze? Dobrze. Ja słyszę. Dobrze, super. Super, super. Także raz jeszcze witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami, jak mówiłem, bardzo ważne badania. 2022, za nami 2021 i 2020. Te 20 pokazały bardzo mocno, jak pandemia, jaki wywarła wpływ na rodzinę, na ojcostwo. Jak się okazało wtedy, nie tylko ten negatywny, tak jak można się było spodziewać, bo wielu ojców ten czas wykorzystało bardzo mocno, ażeby nawiązać troszkę urwane, może wcześniej, albo naderwane więzi z córkami czy z synami. Chciałbym, żebyśmy, zanim przejdziemy do prezentacji tych wszystkich badań, przywitali raz jeszcze tych wszystkich, którzy są z nami na Facebooku i na YouTubie, w mediach społecznościowych Tato.net, którzy są z nami online. Proszę też powiedzieć wszystkim, że ta cała nasza dzisiejsza debata i prezentacja zostaną nagrane i w przyszłości ci, którzy dzisiaj z nami nie mogli być, oczywiście będą mogli odtworzyć to sobie w dowolnym czasie z komentarzami. Po pierwsze, rodzina. Ja tylko powiem tak. Badanie zostało objęte, przeprowadzone przez Instytut Badań Statystycznych, opracowanie raportu, kampania społeczna. Najważniejsze jest to, że projekt Zostań Tatą został dofinansowany z budżetu państwa w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Raport z badania o kondycji ojcostwa w roku 2020 rokiem to trzecia fala badania po pierwszej fali w roku 2020, drugi w 2021. Raport podsumowanie, moduł badawczy realizowany przez think tank Tato.net we współpracy z firmą badawczą IMAS International. Nie będę się mądrzył zbyt długo, bardzo bym chciał, żeby pan profesor Dariusz Wadowski przedstawił wyniki badań. Mamy na to swój czas. Bardzo proszę panie profesorze, żeby pan wprowadził nas w te wszystkie meandry tych badań i przedstawił też może metodologię. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam państwa jeszcze raz serdecznie. Przypadło mi w udziale prezentowanie wyników badań przede wszystkim z dotyczących obecnego roku 2022. Natomiast tam, gdzie będą takie możliwości, będę starał się odwoływać do wyników badań poprzednich edycji.
troszeczkę metodologia różniła się w tym roku w stosunku do tych poprzednich, ale to za chwilę powiem o szczegółach. Natomiast moim takim podstawowym celem jest pokazanie pewnych ogólnych tendencji, które zaobserwowaliśmy prowadząc te badania. Tegoroczne badania były realizowane w listopadzie. One obejmowały ogólnopolską reprezentatywną próbę dorosłych mężczyzn i z tej próby wyłoniono podgrupę 360 ojców, którym zadawaliśmy pytania dotyczące różnych aspektów ojcostwa. Dla celów porównawczych wykorzystywaliśmy tutaj do tej prezentacji, a także w raporcie edycję z roku 2020 i 2021. Metodologia była w znacznej mierze podobna, różnice, które wystąpiły, no, siłą rzeczy wpływały na możliwość dokonywania porównań. W poprzednich edycjach mniej więcej porównywalna liczba ojców wzięła udział. W roku 2020 było to 393 ojców, w 2021 384, w obecnym 360. Wszyscy posiadają dzieci w wieku do lat 18. Patrząc na posiadanie dzieci w próbie badawczej, można zauważyć, że w 2022 roku liczba tych, którzy nie mają dzieci, była nieco wyższa niż w latach poprzednich. Czy jest to objaw jakiejś szerszej tendencji? To trudno powiedzieć. Niemniej jednak no, próba troszeczkę z obecnego roku różniła się w stosunku do lat poprzednich. Prawie wszyscy badani ojcowie mieszkali ze swoimi dziećmi. To było w okolicach 94-96%. We wszystkich edycjach taki wysoki wskaźnik odnotowaliśmy. Przynajmniej tak ojcowie deklarują, że mieszkają ze swoimi dziećmi. Również prawie wszyscy mieszkają z matkami swojego dziecka lub dzieci, powyżej 90%. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że jest to wskaźnik występujący obiektywnie w społeczeństwie polskim. Są dane, które pokazują troszeczkę inny poziom, troszeczkę niższy poziom zamieszkiwania ojców z dziećmi, ale te różnice nie są jakoś diametralnie wysokie. Pytaliśmy ojców, czy posiadają jakiś wzorzec dobrego ojca, czy wyobrażenie wzoru dobrego ojca. Prawie 90% uczestników badań deklaruje, że ma takie wyobrażenie wzoru dobrego ojca i jego najważniejsze składniki dotyczą uczuć. Obejmują takie cechy jak czułość, troskliwość, opiekuńczość, dobroć. W obecnym roku znaczenie tych cech troszeczkę się zmniejszyło w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wzrosło znaczenie cech związanych z czasem. Ojcowie zwracają uwagę na takie elementy tego ideału ojca, jak posiadanie czasu, poświęcanie czasu swoim dzieciom, okazywanie cierpliwości, zabawa z dziećmi i tak dalej. Jako główne źródło inspiracji dla wzoru dobrego ojca badani ojcowie podają własnego ojca. Najczęściej stwierdzają, że chcą naśladować swojego ojca, ale wielu z nich mówi, że własny ojciec jest punktem odniesienia dla pełnienia roli ojcowskiej, natomiast punktem odniesienia raczej negatywnym, to znaczy chcą swoją rolę realizować w sposób zupełnie odmienny niż robił to ich ojciec.
Jeśli chodzi o wyniki badań tegorocznych, to zauważyliśmy, że ci ojcowie, którzy doceniają cechy związane z uczniami, deklarują zazwyczaj dobrą ocenę swoich relacji z żoną, matką swoich dzieci. Czyli ci, dla których ważny jest ten syndrom cech ojcowskich, zazwyczaj starają się też dbać o dobre relacje z żonami czy matkami swoich dzieci. Wśród elementów wzoru ojca, przynajmniej takiego tradycyjnego wzoru ojca, bardzo ważne były te, które są związane z pozycją społeczną, zarobkami, wykształceniem. W tradycyjnym wzorze ojca, ojciec miał za zadanie zapewnić przede wszystkim odpowiednie utrzymanie rodzinie. Natomiast w tym roku no, okazało się, że właśnie badani ojcowie najrzadziej wskazują te cechy jako niezbędne, które powinien reprezentować sobą ojciec. Pytaliśmy też, w jaki sposób badani mężczyźni zostawali ojcami, w jakich okolicznościach. Najczęściej zostawali ojcami dopiero po zawarciu formalnego związku małżeńskiego i z dzisiejszej perspektywy, patrząc na ten moment, kiedy zostali ojcami, uznają ten moment za odpowiedni. Ojcostwo przeważnie było planowane, przynajmniej w świetle deklaracji, które uzyskaliśmy w badaniach. Porównując edycję z obecnego roku z badaniami z roku ubiegłego, okazuje się, że troszeczkę więcej ojców wskazuje, że zostało ojcami bez formalizacji związku małżeńskiego. Być może jest to przejaw ogólnokulturowej tendencji, że coraz częściej ojcostwo niekoniecznie wiąże się z formalizacją związku. W obecnym roku ojcowie częściej też niż w roku poprzednim wskazywali jakieś czynniki, które utrudniały im zostanie ojcem i najczęściej były to takie czynniki jak zdrowie, praca i finanse. Być może to też świadczy o znaczeniu, które ojcowie badani w tym roku przypisują no, różnym elementom, które mogą wpływać na ojcostwo. Pytaliśmy o to, co wpływa na decyzję o powiększeniu rodziny albo o poczęciu dziecka. I okazuje się, że badani mężczyźni bardzo duże znaczenie przypisują różnym czynnikom, które mają ich przygotować do ojcostwa albo do podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. Myśmy, prowadząc te badania, posługiwali się skalą 5-punktową od 1 do 5 i wymieniliśmy w pytaniu cały szereg różnych czynników, prosząc o dokonanie takiej oceny znaczenia poszczególnych czynników. Okazuje się, że ten zestaw czynników jest właściwie dosyć stabilny, porównując wyniki badań rok do roku, to znaczy na pierwszym miejscu ojcowie stawiają dobre relacje z żoną lub matką dziecka, zgodna wspólna decyzja co do poczęcia dziecka, no i pozytywne nastawienie do ojcostwa. To są te trzy dominujące, najważniejsze czynniki niezbędne do tego, żeby być dobrym ojcem. Pytaliśmy też, czy obecni ojcowie chcą jeszcze posiadać większą liczbę dzieci i ponad połowa badanych mężczyzn stwierdziła, że chciałaby mieć jeszcze więcej dzieci, ale nie wszyscy wierzą w to, że uda się to pragnienie zrealizować. Wśród takich czynników, które sprzyjają chęci posiadania większej liczby dzieci, na pierwszym miejscu
W obu edycjach z 21 i 20 roku utrzymuje się miłość do żony i miłość do dzieci. Natomiast jako przeszkodę ojcowie wskazują znaczenie pracy i finansów. I ta przeszkoda została w obecnym roku jeszcze bardziej wyeksponowana niż w roku poprzednim. Dosyć ciekawe pytanie, które było zadawane podczas naszych badań, dotyczyło tego, czego ojcowie spodziewają się albo spodziewali się w momencie urodzenia się trzeciego albo jeszcze kolejnego dziecka. Przeważnie badani ojcowie wskazują, że nastąpią jakieś zmiany pozytywne. Przede wszystkim w tym roku wskazywali na to, że powstanie nowa wspólnota, wspólnota się umocni, będą silniejsze więzi rodzinne. Natomiast na drugim miejscu ojcowie wskazywali pozytywne emocje, które są związane z przyjściem na świat trzeciego albo następnego dziecka. Interesującą sprawą były odpowiedzi na pytanie o wyzwania związane z narodzeniem trzeciego lub kolejnego dziecka. Mianowicie okazało się, że opinie ojców posiadających już troje i więcej dzieci dosyć mocno różnią się w stosunku do tych ojców, którzy mają jedno lub dwoje dzieci. Mianowicie dla tych ojców, którzy mają mniej dzieci, bardzo ważną sprawą były kwestie finansowe. Spodziewają się jakichś utrudnień, wyzwań związanych z finansami. Natomiast ci ojcowie, którzy już mają troje dzieci, na pierwszym miejscu stawiają sprawy organizacyjne, kwestie organizacji życia rodzinnego, natomiast finanse są gdzieś dalej. W jaki sposób ojcowie spędzają czas z dziećmi i ile tego czasu spędzają z dziećmi. Więc w naszych badaniach myśmy dokonali takiego rozróżnienia pomiędzy zwykłym dniem roboczym i dniami wolnymi od pracy, weekendami. Okazało się, że w zwykłe dni robocze przeciętnie badani ojcowie spędzają od 1 do 2 godzin ze swoimi dziećmi, natomiast w czasie dni wolnych od pracy jest to ponad 2 godziny. Warto zauważyć, że w tym roku ta ogólna ilość czasu spędzanego z dziećmi jest troszeczkę niższa niż w latach poprzednich, zwłaszcza w porównaniu do roku 2020, a więc tam, gdzie były obostrzenia związane z koronawirusem, gdzie były lockdowny, no wyraźnie ta różnica jest dostrzegalna. Co ojcowie robią ze swoimi dziećmi? Najczęściej jest to wychodzenie na spacer, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wspólne zabawy, a także różnego rodzaju gry, które są podejmowane w przestrzeni domowej. Rzeczą charakterystyczną jest to, że w obecnym roku ten bilans czasu spędzanego poza domem przez ojców z dziećmi jest troszeczkę wyższy niż w latach poprzednich. Natomiast też widać pewien spadek ojców, odsetka ojców deklarujących na przykład wspólne oglądanie filmów czy telewizji z dziećmi i wspólną naukę, odrabianie lekcji z dziećmi. Zauważyliśmy też, że coraz częściej ojcowie uczestniczą w spotkaniach o tematyce rodzicielskiej. W 2020 roku było to nieco więcej niż 5% badanych ojców, czyli mniej więcej co 20 ojciec uczestniczył w takich spotkaniach. Natomiast w obecnym roku już co piąty ojciec zadeklarował udział w spotkaniach o tematyce rodzicielskiej, czyli okazuje się, że udział w wywiadówkach przestaje być sprawą tylko mam, a staje się również ważny dla tatusiów.
Ojcowie starają się też angażować w załatwianie różnych spraw związanych z dzieckiem czy dziećmi, w organizację ich życia. Przeciętnie poświęcają na ten cel prawie 12 godzin. W ubiegłym roku było to o całą godzinę mniej, czyli można powiedzieć, że ten czas poświęcany na kwestie organizacyjne związane z dziećmi wydłużył się o całą godzinę, przynajmniej według deklaracji badanych ojców. Pytaliśmy też o ocenę relacji między ojcami i dziećmi i okazuje się, że te relacje są w miarę stabilne. To znaczy badani ojcowie deklarują, że w ciągu ubiegłego roku relacje zazwyczaj pozostały takie same. No, odnotowaliśmy tutaj pewne zmiany. Niektórzy ojcowie mówią, że stały się silniejsze, inni, że stały się słabsze w ciągu ubiegłego roku, ale te zmiany nie były jakoś wyraźnie, nie wpływały jakoś wyraźnie na całość tej tendencji. Wśród badanych ojców przeważają ci, którzy są zadowoleni ze swoich relacji z dziećmi. To mniej więcej około 2/3 badanych ojców jest zadowolonych albo też bardzo zadowolonych z relacji z dziećmi. No i w stosunku do ubiegłego roku zauważyliśmy, że odsetek tych bardzo zadowolonych troszeczkę wzrósł. Głównymi powodami zadowolenia jest sama jakość relacji, wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Natomiast powodem niezadowolenia jest zbyt mało czasu spędzanego z dzieckiem lub dziećmi. Pytaliśmy też o sytuację, ogólną sytuację psychofizyczną, kondycję psychofizyczną ojców i okazuje się, że ojcowie, którzy uczestniczyli w badaniach, dość dobrze oceniają tą swoją kondycję psychofizyczną. Prawie połowa uważa, że ich kondycja psychofizyczna jest dobra, natomiast prawie 9% wskazuje, że jest ona wręcz doskonała. Spadają odsetki tych, którzy uważają kondycję psychofizyczną za dostateczną, natomiast też nieco wzrosły odsetki mężczyzn wskazujących, że jest ona słaba albo bardzo słaba. Niemniej jednak zebrane dane wskazują na to, że ojcowie dosyć dobrze się czują. Ponieważ no, w tym roku zmienił się troszeczkę kontekst prowadzenia badań, postanowiliśmy zadać też pytanie o kontakt ojców czy rodzin, które reprezentują badani ojcowie z uchodźcami. Okazuje się, że blisko 70% albo ojców, albo ich rodzin miało kontakt z uchodźcami, przy czym około 15% wskazuje, że było to doświadczenie pozytywne, nieco mniej, że było to doświadczenie negatywne. Przeważnie ojcowie unikają wartościowania tego doświadczenia. Co czwarty ojciec deklaruje, że jakoś osobiście angażował się w pomoc uchodźcom. Przeważnie był to wolontariat albo inne formy osobistego kontaktu i uczestniczenie w różnego rodzaju zbiórkach pieniędzy lub darów rzeczowych. Także w ten sposób obecna sytuacja społeczna związana z wojną w Ukrainie wpłynęła na badanych ojców. I tyle, jeśli chodzi o taką bardzo syntetyczną prezentację wyników badań. Jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, bardzo chętnie będziemy tutaj starali się udzielać dodatkowych wyjaśnień. Dziękuję.
Dziękuję panie profesorze. Myślę, że w tej drugiej części na pewno profesor Dariusz Wadowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przenieśmy się teraz do Poznania. Tam z nami zdalnie profesor Michał Michalski. I poproszę panie profesorze pana komentarz. Straciliśmy połączenie. To co robimy? Czekamy? Czy tak? No to poczekamy w takim razie. Ja czułem, że tak ten internet nie najlepiej niestety się spisuje dzisiaj, jeśli chodzi o to połączenie z Poznaniem. No to w takim razie może Paweł Woliński, ekspert Tato.net. Mieliśmy przedstawione przed sekundką badania STATO22. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną, ale wydaje mi się, że wyłania się taki obraz bardzo świadomego ojca swojej roli. No tak, wydaje się, że przynajmniej w deklaracjach ojcowie świadomie definiują i odczuwają swoje ojcostwo. Bardzo ciekawym jest ten aspekt, który w kolejnych badaniach jednak, w kolejnych falach tych badawczych z poprzednich lat też tu w tym roku się wybija, czyli że wzorcem, inspiracją do ojcostwa jest własny ojciec. Chociaż ten wskaźnik trochę spada. Daje to być może, bo pewnie trzeba ten trend obserwować dłużej, takie wrażenie, przynajmniej w tej chwili, że wzorzec ojcostwa, ten międzygeneracyjny, międzypokoleniowy, jest nadal silny, ale no z racji tego, że jest pewnie też trochę więcej niż wcześniej innych źródeł tych inspiracji, innych wzorców ojcostwa być może niż ten, który wynosimy z własnego domu, również ten aspekt zacznie się zmieniać. To jest oczywiście z jednej strony no, takie krzepiące, tak, że ta tożsamość ojcowska przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, jak co za najważniejsze w takim wzorcu ojcostwa uważają sami ojcowie, no to tam się pojawia ten aspekt taki uczuciowości, tak? To znaczy ojciec, żeby był dobrym ojcem, musi być czuły, troskliwy, opiekuńczy. Czyli ten tradycyjny model ojcostwa, który polegał jednak na tym, że o czym to już tutaj pan doktor Wadowski też wspominał, no liczyła się i pozycja społeczna, i pewne uwarunkowania związane z wymaganiami, no przestaje być uznawany za istotny. I to jest pytanie o tożsamość ojcostwa, tak? I o to, czy przypadkiem nie żyjemy dzisiaj w kulturze, która uważa te role rodzicielskie za absolutnie wymienne, tak? No bo czym się różni ojciec dzisiaj od matki, skoro prawdopodobnie i matka, i ojciec uznają uczuciowość za podstawową wartość, tak, w swoich rolach, więc wydaje się, że to wtedy rzeczywiście mamy pewien problem, no bo tożsamość ojca jako takiego okaże się trochę pusta, tak, albo po prostu odwzorowaniem tożsamości macierzyńskiej. No i tutaj z jakiegoś jednak punktu widzenia, przynajmniej takiego czysto kulturowego, ma to znaczenie i być może w takiej dłuższej perspektywie nie będzie to wyłącznie pozytywna zmiana, czy pozytywny aspekt tożsamości ojcowskiej. Tak więc tutaj trzeba by było chyba na ten aspekt zwrócić uwagę. Pytanie oczywiście jest, na ile te wzorce kulturowe dzisiaj rozpowszechnione. No bo czym jest takie badanie? Czy ono jest pewnym pomiarem tego, jak właśnie wzorce kulturowe wpływają na wizerunek ojcostwa u samych badanych? Czyli na ile skutecznie w współczesnej kulturze udało się zmienić ten wizerunek tradycyjny, tak? Czy przesunąć tą skalę wartości, skalę priorytetów, na przykład w kierunku tej relacyjności i uczuciowości, która dzisiaj się wybija i to tak bardzo zdecydowanie na pierwszy plan, na ile to jest z jednej strony skutek właśnie oddziaływania współczesnej kultury i taka akceptacja dla takiego wzorca, a na ile, no bo to by znaczyło, że ta deklaracja, znaczy można to tak zinterpretować, ta deklaracja, że jednak mój ojciec jest wzorem,
jest deklaracją. I tylko. No bo najprawdopodobniej mój ojciec, zresztą jak odniosę się do mojego ojca, który, czy każdy pewnie tutaj z panów, no to wydaje się, że nasi ojcowie o uczuciowości pewnie też by mówili, ale nie wiem, czy to by było na pierwszym miejscu, tak? Że raczej te wartości związane z normami społecznymi, z wymaganiami, z pozycją społeczną by się wybijały. Czyli tutaj wydaje się, że taka analiza odpowiedzi respondentów no, musi też uwzględniać pewien kontekst taki poprawnościowy, tak? To znaczy odpowiedź na pytanie, czy przypadkiem, ale zawsze tak jest, ci respondenci nie deklarują pewnych wartości, które uznają za zgodne z dzisiejszą tą poprawnością i taką odpowiedniością, czy taką aspiracyjnością, bo to czasami też z tego punktu widzenia należy na to patrzeć. No druga rzecz jest też taka, że badamy 360 ojców i gdybyśmy chcieli dokonywać, a to jest zawsze ciekawe, takiej analizy ze względu na miejsce zamieszkania, czyli mniejsze ośrodki versus duże miasta, no przy tej liczebności próby jest to pewnie trudne i interpretacja nie zawsze byłaby prawidłowa, to wydaje się, że tutaj mogą być też pewne różnice, tak? To znaczy adresowanie, idąc już dalej, adresowanie pewnych działań w stosunku do młodych mężczyzn, czy ojców, czy przyszłych ojców, powinno brać też pod uwagę tą strukturę osadniczą, tak? To znaczy który z mężczyzn, czy którzy z mężczyzn ojców i przyszłych ojców, gdzie po prostu mieszkają, w jakich ośrodkach, bo jednak duże miasta i kulturowo, i też bardzo często, jeśli chodzi o hierarchię wartości, no różnią się zasadniczo od mniejszych ośrodków, czy też od wsi po prostu, a 30%, czy ponad 30% ludności jednak i ojców również zamieszkuje te tereny. Także tu mamy wiele wątków, ale warto by było... Myślę, inne badania wtedy, prawda? Tak, to no, nie mamy dzisiaj narzędzi, żeby tak... No więc właśnie, bo to jest być może, że też taki namysł nad tym, jak mogłoby ewoluować to badanie i ten pomiar, po to, żebyśmy lepiej rozumieli i głębiej mogli analizować to, interpretować te wyniki, no bo dzisiaj mamy to już pewną ciągłość tą zachowaną, ale wydaje się, że każde kolejne badanie... Sam jestem ciekaw, co powie o tym profesor Korab i Dariusz Cupio. Może rzeczywiście za rok trzeba by się było pokusić o troszkę inne badanie, inną metodologię czy inną grupę. Jeszcze pana dopytam, jak zmienia się wizerunek ojca? Czy z tych badań można coś powiedzieć, że ten wizerunek jest lepszy, gorszy, że ojcowie też zwracają uwagę na to? Bo przez te dekady, powiedzmy dwie pierwsze tej nowej Polski, myślę, że kładziono nacisk głównie na macierzyństwo. Badania nad w ogóle ojcostwem to jest rzecz no, dość nowa, tak? Myślę, że wielu ojców wkraczających dzisiaj w dorosłość nie myślało o tym wcześniej, być może dzięki takim badaniom po raz pierwszy sami się zastanowią. Czy możemy z tych badań wnioskować, że wizerunek ojców, krótko jeszcze poproszę, w Polsce się zmienia na plus, na minus, czy to jest bez zmian? No, nie pytamy respondentów o to, jak oni oceniają właśnie taki wizerunek ojcostwa, tak? Jaką mają refleksję na ten temat, więc trudno bezpośrednio coś na ten temat powiedzieć. Natomiast no, to, co starałem się też powiedzieć wcześniej, wydaje się, że wpływ tej no, istniejącej i rzeczywistej, rzeczywistego oddziaływania tej współczesnej kultury, która kładzie nacisk na wymienność ról, czyli w gruncie rzeczy zatracenie tej tożsamości matki i ojca, tak, albo wręcz, żeby ojciec był taką zastępczą matką trochę, no, widzimy chyba w tych wynikach, tak, no bo jeżeli te miękkie właśnie relacyjne cechy są tak wysoko oceniane, no to oznacza, które zawsze były kojarzone w tradycyjnym wzorcu z macierzyństwem, to oznacza chyba, że rzeczywiście ten wizerunek ojcostwa zbliża się do wizerunku macierzyństwa. Pytanie jest, czy to jest tendencja, która jest korzystna w ogóle dla samego konstruktu ojcostwa i generalnie dla tego, czym ojcostwo jest. No, pytanie oczywiście to, o czym pan wspomniał, tak?
na ile prowadzenie takich badań jest też, przyczynia się do tego, że ojcowie sami sobie zaczynają pewne pytania zadawać i definiują swoje ojcostwo, bo wcześniej być może była to rola, która nie wymagała definiowania. Myślę, że większość z nas tutaj w tym miejscu, tak, może to z własnych obserwacji, czy może ojców, czy dziadków powiedzieć, że wystarczyło kiedyś być. Dziś już nie wystarczy. Bardzo dziękuję. Paweł Woliński, przejdźmy do Poznania. Profesor Michał Michalski, już mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Ja każdego z panów próbuję zapytać, poprosić o podsumowanie tych wyników. Chciałbym, żeby pan nam powiedział, jak pana zdaniem to wygląda, jakich ojców dzisiaj z tych badań mamy w Polsce, a jakich może potrzebujemy. Czy może pan się pokusić o taką analizę z wyprzedzeniem? Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Myślę, że te badania pokazują, że mamy jeszcze wiele powodów do zadowolenia. Mamy ciągle potencjał ojcostwa w Polsce, ale i tutaj posiłkując się różnymi innymi badaniami, o których też tu wspominali moi przedmówcy, musimy sobie wyraźnie zdawać sprawę, że nie możemy usypiać w tym zadowoleniu, bo rzeczywiście ojcostwo jest w jakimś sensie w odwrocie, chociaż w Polsce jeszcze nie widzimy tak mocno tych sygnałów czy symptomów, jakie widać już w innych krajach, szczególnie zachodnich, to spoglądając chociażby do badań młodego pokolenia, młode pokolenie i młodzi mężczyźni w związku z tym dzisiaj nie trzeba przyznać częściej wyobrażają sobie, czy są wręcz przekonani, że można być szczęśliwym, nie będąc w rodzinie, nie będąc też rodzicem. I to jest no, pewien znak zapytania na najbliższe lata. Trochę nawiązując do kultury, o której mówił mój przedmówca, pan Paweł Woliński, mamy rzeczywiście dzisiaj do czynienia i myślę, że to jest ta kultura, która chyba najmocniej trafia do młodych ludzi dzisiaj, czyli potencjalnych przyszłych ojców także. Trochę taka kultura no, natychmiastowości, natychmiastowej satysfakcji, którą można wyrazić taką formułą: chciałbym mieć ciastko i zjeść ciastko. Natomiast w kontekście ojcostwa warto to porzekadło wyrazić nieco inaczej, bo tu inne badania, o których też chciałbym wspomnieć, mówią wyraźnie: ojcostwo to jest taka sytuacja, kiedy warto zrezygnować z tego ciastka, którym dla młodego mężczyzny dzisiaj jest niezależność, kariera zawodowa pewnie, swoboda jakaś, no tak wolność rozumiana właśnie jako bycie sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Warto to ciastko poświęcić, bo jeżeli zdecydujesz się na karierę, jaką jest ojcostwo, to czeka na ciebie nie to samo ciastko za jakiś czas, ale czeka na ciebie tort. I dzisiaj wyraźnie trzeba mówić o tym, i tu inne badania potwierdzają, że ojcostwo to jest tak niesamowita szansa dla mężczyzny, tak chociażby pod względem rozwoju psychicznego, emocjonalnego, ale co ciekawe, tutaj badania inne pokazują, że wybór ścieżki życiowej, założenie rodziny, zawarcie małżeństwa, podjęcie roli ojca, nie tylko zostanie ojcem w sensie biologicznym, ale podjęcie rzeczywiście roli ojca w sposób zaangażowany, świadomy, oznacza, że mężczyzna, i to są ciekawe badania amerykańskie na to, które pokazują, że mężczyzna statystycznie o wiele lepiej wypada, jeśli chodzi o rynek pracy, jeśli chodzi o właśnie zarobki związane z jego sytuacją na rynku pracy, pozycją zawodową, o wiele lepiej wypada, jeśli chodzi o zdrowie i oczywiście też o wiele lepiej wypada, jeśli chodzi o w ogóle jego sytuację życiową. Na przykład mężczyźni, którzy nie podejmują roli ojca, no w statystykach policyjnych to widać, są częściej, nie tylko mają niestety większe prawdopodobieństwo, że zostaną przestępcami, ale także, że staną się ofiarami przestępstw. Tych badań można by oczywiście dużo tutaj cytować i mnożyć, natomiast przekaz, jaki się dzisiaj wyłania z bardzo różnych badań, także z tych, które my dzisiaj tutaj omawiamy, jest właśnie taki, że na ojcostwie, poza tym oczywiście, o czym się często mówi, że wygrywają dzieci, tak? Wygrywają żony, wygrywa cała szeroka rodzina, ale wygrywają sami mężczyźni. Musimy dzisiaj bardzo wyraźnie, właśnie w kontekście tej kultury, która trochę albo rozmywa ojcostwo,
albo wręcz je dewaluuje, musimy wyraźnie mówić o tym, że ojcostwo to jest szansa naprawdę na wygrane życie. Dziękuję. Ja też dziękuję, aż tak szybko pan skończył i postawił mocną kropkę, że chyba na tym etapie nie będę więcej dopytywał. Może w takim razie profesor Kazimierz Kora. Panie profesorze, jak pan na to patrzy? Czy ta zmiana troszeczkę ról albo wyrównanie tych ról w rodzinie, co z tych badań właśnie widzimy, nie wpłynie taka lekka, na co zwrócił uwagę Paweł Woliński, zatracanie tożsamości, tak, rozmycie między mamą a ojcem, co jest dzisiaj, myślę, bardzo powszechne, bo ojciec chciałby być czuły. To już nie jest ten ojciec, który tak jak kiedyś chciał tylko wymierzać kary i ewentualnie dawać pieniądze na naukę dla swoich dzieci, może nic poza tym. Czy to w przyszłości nie spowoduje, że będziemy mieli takie pokolenie, ale ludzi troszeczkę zbyt miękkich, tak? Nastawionych tylko i wyłącznie na to, żeby było po prostu bardzo miło, a życie dorosłych wiemy, że bywa często bardzo brutalne. Czy ci ludzie, krótko mówiąc, wkraczając później w dorosłość, czyli dzieci tych rodziców takich bardzo czułych, nie będą odczuwały tego zbyt boleśnie w dorosłości? Bezpośrednia odpowiedź na to pytanie pojawi się za moment, kiedy będę przedstawiał charakterystykę pokolenia Z. To są uczniowie starszych klas szkół podstawowych, licealiści i do trzeciego roku studenci. A więc ta grupa najbardziej przyszłościowa dla każdego kraju. Moja wypowiedź zatem ma dwa konteksty. Pierwszy to jest zagrożenie depopulacją dla naszego kraju. Niektórzy mówią nawet o kompletnym zniknięciu narodu polskiego z powodu wyłącznie spadku demograficznego. Więc to jest konkret. To jest rzecz zupełnie realna. No i drugi kontekst to jest oczywiście spojrzenie na to z punktu widzenia ojców. Pierwsza uwaga krytyczna dotyczy nie tylko badań, ale także polityki społecznej. W obu przypadkach króluje ekonomizm. Wszystko chce się wyjaśnić czynnikami ekonomicznymi. Ja temu przeciwstawiam postawy duchowe. I w pierwszej kolejności wykażę króciutko, w sposób niemal symboliczny, że ta krytyka jest uzasadniona, krytyka ekonomizmu. I w drugiej części powiem o tym, że duchowość, duchowe postawy są absolutnie niezbędne do tego. Może użyję takiej figury, że na poziomie jeść, ubierać się, zarabiać pieniądze jest wymienność ról. Ale im bardziej idziemy w kierunku wymiaru duchowego, tym bardziej się różnicuje tożsamość męża i żony i dzieci. To jest taki kierunek, który jest dla mnie widoczny zupełnie. Ekonomizm to jest pułapka. Zwrócił na nią uwagę już Ibn Chaldun, który zmarł w 1406 roku w średniowieczu. Islamski historyk, ale właściwie myśliciel bardzo wszechstronny, który wyróżnił trzy cykle w rozwoju społeczeństwa. To rozszerzał na cywilizację, na narody, ale to nie jest istotne. W pierwszej fazie jest niedoludnienie, które jest niekorzystne dla rozwoju gospodarczego i dla obronności kraju. W związku z tym jest oczywiste dla wszystkich, że trzeba zwiększyć populację i wchodzimy w ten sposób w etap drugi. To mniej więcej dzisiaj w tak zwanych koncepcjach przejścia demograficznego to jest,
ale interesujący jest etap trzeci. Bo ja to nazywam, sam on tego nie używał, tego określenia, szklany sufit. Co jest szklanym sufitem? Luksus. W momencie, kiedy pojawia się luksus, on odwraca rozwój demograficzny ludności i jeszcze jedną rzecz powoduje. To jest asabija. Nam, my byśmy przetłumaczyli solidarność, czyli esprit de corps, jedność. Otóż ta jedność jest rozbita przez luksus, rozbita jest na wrogie, egoistyczne grupy, na wyżynach elit. I tak kończy się w związku z, rozwój. W związku z tym możemy powiedzieć, że no, nawiązując wprost, 500+, do pewnego momentu niezbędne i fantastyczne, ale niewystarczające. Niewystarczające, ponieważ musi temu towarzyszyć, no właśnie, ta asabia, czyli solidarność społeczna. No i teraz weźmy pod uwagę fakt, że to jest, kończę krytykę tego ekonomizmu. Najbardziej rozwinięte kraje mają największy spadek demograficzny. Ibn Khaldun w pełni uzyskuje potwierdzenie. Jeżeli liczy się tylko ekonomizm, to kto mi wyjaśni, że Chiny w 2100 roku, niektórzy przewidują spadek do 750 milionów nawet, w innych miliard, a w Indiach 1 450 000. Tego się ekonomicznymi czynnikami absolutnie nie da wyjaśnić. Ekonomizm nie wystarcza, a to jest, ekonomizm jest we wszystkich na całym świecie. To jest główny czynnik, w związku z tym te nawet badania nie są wystarczające, nie są pełne, są, można nazwać, półprawdy. Podobnie w Polsce. Od 1995-97 rozwój gospodarczy, jak widzimy, Polski na naszych oczach bardzo jest wyraźny. Rozwijamy się, a spadek ludności jest coraz większy. W związku z tym ten ekonomizm nie wystarczy. I teraz część druga. Postawy duchowe. No jak w świecie sekularyzowanym, wyłącznie ekonomocentrycznym, można mówić o duchowości? To jest zadanie karkołomne, ale spróbuję w sposób jakiś taki symboliczny pokazać, że to są sprawy oczywiste. Po pierwsze, rozróżniam czynniki przyrodnicze, przyczynowe i duchowe, celowościowe, poprzez odniesienie się do takiego obrazu, że przyroda, jak widzimy rzekę, to przyroda płynie z prądem, a wymiar duchowy pojawia się w tym momencie, kiedy człowiek płynie pod prąd. Ponieważ tylko wtedy, kiedy płynie pod prąd, potrafi dopłynąć do prawdziwego życia, wartościowego życia. Teraz przykład zadania ojców. Przykład zadania. Jakie najważniejsze zadanie dla ojców dzisiaj jest? Tutaj w środowisku Tato.net jest przekonanie, że jest budowanie nadziei. Ponieważ w mediach wszędzie żyjemy katastroficznymi wizjami świata. Wojna, nawet
już jakby brama się uchyla do III wojny światowej. I to jak młody człowiek może planować małżeństwo i dzieci? Po co? To jest wywołanie na świat kogoś, kogo stawia się przed totalnym zagrożeniem. To jest nieodpowiedzialne. A więc tutaj dwa zadania dotyczące nadziei. Pierwsze, oczywiście, troszeczkę będę na rzecz ojców polemizował, ale niedokładnie. Wiara, nadzieja, miłość. Święty Paweł, ja za nim też powtórzę, miłość jest najważniejsza, ale dziś, konkretnie, w naszym świecie, nadzieja jest, wydaje się, najbardziej pilną sprawą, żeby nie tylko ojciec poczuwał się do torowania drogi do przyszłości, ale żeby uczył dziecko, żeby ono samo umiało odkryć dla siebie przyszłość i nie bało się. A więc to jest drugi przykład zadania duchowego, które nie ma nic wspólnego z wyłącznie materialnym wymiarem. Przykład trzeci. Był taki czas w historii Polski, kiedy duchowość była wpisana w kulturę. Mam na myśli okres międzywojenny. W domkach szlacheckich i chłopskich każdy facet musiał się ożenić, ale bo inaczej to był napiętnowany, to był obowiązek, ale ja mam na myśli coś innego. Mógł się ożenić pod dwoma warunkami, że był w stanie utrzymać rodzinę i był wzorem dla dzieci. No to na tym tle dzisiaj uczucie. Zakochał się, już się żeni, prawda? Potem się zakochał, znowu się żeni. Potem się zakochał i znowu się żeni. I tak w nieskończoność. A tu jest ten wymiar miłości bez treści, pozbawiony relacji do drugiego człowieka jako zobowiązania. A więc bycie wzorem dla innych, czyli powinien już coś zrobić w życiu, żeby swojemu synowi, swojej córce powiedzieć: warto coś takiego robić. Po czwarte, pomijana jest w badaniach i wszędzie taka teza, że największym obrońcą i sprzymierzeńcem rodziny jest religia. W artykule przedstawiłem, że na całym świecie, we wszystkich regionach świata i w każdym kraju i w każdej rodzinie, tam gdzie są muzułmanie, wszędzie rodzina jest większa. To jak można ignorować ten czynnik? Nie można. Jest więcej dzieci niż w niemuzułmańskich rodzinach. Z kolei, oczywiście, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to tutaj występuje konflikt. Konflikt polegający na tym, że ideologia, czyli marksizm, komunizm, liberalizm, niszczą rodzinę. To trzeba jasno powiedzieć. Niszczą rodzinę, podczas gdy chrześcijaństwo ma koncepcję rodziny, rozwoju, zadań. To jest całkowita sprzeczność podejścia. To jest największy konflikt we współczesnym świecie między chrześcijaństwem i ideologią, która jest odpowiedzialna za największy spadek dzietności, i tym większy jest spadek dzietności, im w większym stopniu ideologia sprawuje rząd dusz. Przykład. W
Holandii w 2004 roku przeprowadzono badania przyczyn, dla których holenderskie kobiety wybierają bezdzietność. Uzyskano następujące odpowiedzi. Dzieci ograniczają i łamią wolność. 54%. No to jest 100% podejścia liberalnego. Wychowanie dzieci zabiera zbyt dużo czasu i energii. 35%. Partner nie chciał dziecka. 28%. Ciężko pogodzić pracę i dzieci. 26%. Brak zniewalającej potrzeby. 23%. Zdrowie nie pozwala na dzieci. 18%. Dzieci zbyt dużo kosztują. 7%. Pośrednio potwierdzenie, że ekonomia nie jest czynnikiem, który tłumaczy. Tylko 7%. Trudno o pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. 5%. No to jest ilustracja po prostu wpływu ideologii liberalnej. Im większy wpływ, tym mniej dzieci. I ostatni punkt. Rzecz dotyczy sposobu pojmowania dziecka. Dziecko nie jest dodatkiem. Ojciec nie może, tu bardziej kobiety podobno stają wobec wyboru, dziecko czy pies lub kot. Otóż mnie chodzi o skojarzenie dziecka z sensem. Człowiek jest skonstruowany w ten sposób, że albo postępuje zgodnie z sensem, albo przestaje być człowiekiem. I tutaj możemy, podam przykład, jak to jest ważne. Podobno w Oświęcimiu zdarzyło się w ten sposób, że jeden z więźniów dostał polecenie kapo, żeby z pryzmy kamieni taczkami przewozić kamienie na inne miejsce, a potem z powrotem. I znowu, i z powrotem. Oszalał. Jeżeli dziecko jest zredukowane do wymiany pieluch karmienia, słuchania krzyków, no to mężczyzna traci poczucie sensu. Ma go tylko wtedy, jeżeli będzie żył dla dziecka. Będzie żył dla dziecka. Wtedy rzeczywiście dziecko stanie się dla niego największym skarbem życiowym, sensem życia, drogą, która się nigdy nie kończy. A więc to jest niesłychanie ważna sprawa, jak pojmujemy dziecko. Dziecko to jest źródło sensu życia pod warunkiem, że ojciec żyje dla niego. Dziecko nie jest dla ojca, tylko odwrotnie. Ojciec jest dla dziecka. Dziękuję bardzo. Profesor Kazimierz Korab, dziękuję panie profesorze. No i Dariusz Cupioł, inicjator i tatonet i tych badań. Poproszę pana o podsumowanie tej edycji tegorocznej. Może też poproszę o pokuszenie się o taką analizę. Ja powiedziałem, że widać coraz bardziej rosnącą świadomość tacierzyńską, ale z drugiej strony pan profesor ostrzega i tak mówią wszystkie badania, dane no, depopulacji, która nas niebawem po prostu zmiecie. Być może z mapy Europy będziemy ogryskiem w porównaniu do tej siły, którą dzisiaj mamy, jeśli mówimy o demografii. Zatem jaki powinien być, poproszę o takie podsumowanie w tym kontekście, jaki powinien być ten wzór takiego ojcostwa za 10-20 lat, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym tu mówimy. Proszę państwa, dalej trwamy w okresie świątecznym. To jest dzień poświęcony tematowi ojcostwa.
think tank Tato.net to miejsce, to takie miejsce, gdzie trwa namysł, poszukiwanie pewnego konceptu związanego z ojcostwem, z rodziną. I to, co z mojej perspektywy jest niezmiernie interesujące i cenne w tym, co wydarzyło się, czego uwieńczeniem jest ta konferencja i raport Stato 22, czyli studia statystyki o ojcostwie, to pewien obraz, który nam się wyłania, zmieniający się obraz ojcostwa już teraz, to mamy tutaj do czynienia, pytanie jest o przyszłość, ale proszę mi pozwolić, że jeszcze jednak chwilę się zatrzymam na tym, co niosą te dane i badania. Dla mnie najbardziej interesujący jest ten zmieniający się wzorzec ojca. I dostrzegam w tym pewną trafną intuicję mężczyzn, którzy poświęcili swój czas, by udzielić wywiadów, a tak jak my tutaj przez umówiliśmy się na półtorej godziny, oni łącznie poświęcili blisko 20 tysięcy minut. To jest ta skala namysłu i od części tej społeczności, to jest, mamy tych zasadniczych 610 ankiet, trwających około pół godziny każda z nich namysł i ileś takich odpowiedzi do fundacji przychodziło. Niesamowita ankieta. Nigdy w ten sposób nie pomyślałem o sobie. To mi bardzo pomogło przemyśleć sobie wiele tematów związanych z tym, kim jestem. Właśnie z ta kwestia tożsamości, pewnych akcentów. I co chcę tutaj powiedzieć? Nie, ja nie traktuję tego wzorca ojca, często wyłania się jako pewnej opozycji nawet, to ten wzorzec, który mężczyzna dzisiaj chce budować, spada na dalszą perspektywę, aspekt materialny, finansowy, wyłania się dosyć mocno ten aspekt bardziej emocjonalny czasu. Czasu, który mężczyźni spędzają, jest go więcej niż było przynajmniej dekadę wcześniej, to jest sygnał ważny, ale mówiąc o czasie, profesor Korab słusznie zwrócił uwagę na komponent nadziei, który jest potrzebny dzisiaj w ojcostwie, ale czas to miłość. Tak naprawdę w tych głosach, w tych ankietach wybrzmiewa tęsknota za podniesieniem relacji na wyższy poziom. Ta satysfakcja, ona już jest, ale jest tam też niedosyt, który pokazuje, tak, chce budować tą relację przy współpracy z matką dziecka i tutaj ona jest tym bohaterem ważnym. Tu nie ma konkurencyjności, tutaj nie ma pytania, faworyzowania, kto jest ważniejszy. I nieraz błędnie ten nasz namysł jest odczytywany, że teraz chcemy faworyzować mężczyzn. No, to nie o to chodzi tutaj. Tutaj chodzi o odkrycie pewnego nowego konceptu komplementarnego. I tutaj też chyba nie chodzi o rozjechanie się w tym naszym ośrodku myśli. O rozjechanie się z pewnym korzeniem przeszłości. Funkcja matki pozostanie taka, jaka jest, funkcja ojca też pozostanie. Już pierwszy klasyczny autor, do którego nawiązujemy, profesor świętej pamięci Fijałkowski, stworzył książkę, to jedna pierwsza książka o ojcostwie, ojcostwo na nowo odkrywane, więc my potrzebujemy na nowo odkryć to ojcostwo. Raport Stato 22 wyłania nam taki obraz odkrywania ojcostwa. Funkcje się nie zmieniają, ale zmieniają się role. I te role, w moim przekonaniu, nie powinniśmy się tego bać, że małżonkowie, mając taką strukturę zatrudnienia, dochodów finansowych, w ten lub inny sposób definiują w partnerski sposób swoje te różne zadania, aby funkcjonować. I to jest, myślę, że ważny sygnał, który też dostaliśmy od ojców, bo jesteśmy tutaj po to, żeby analizować wiedzę, którą zgromadziliśmy.
Tutaj mamy wiedzę bardzo potrzebną, nową wiedzę. To przechodząc do tego momentu przyszłości, co ma być za 5-10 lat? Jaki model ojcostwa? To jest pytanie, którym chciałbym, żebyśmy więcej uwagi poświęcali jeszcze. Ja ośmielę się tutaj tylko powiedzieć, że z całą pewnością będzie to inny model niż model naszych ojców, naszych dziadków. I te badania też już to w jakimś sensie sygnalizują. Szanując dziedzictwo przodków i szanując fazę ich walki chociażby z komunizmem czy w czasie okupacji, ich bycie, tworzenie pewnych struktur opozycyjnych, w moim przekonaniu szukałbym i sygnał, który zostawia ten raport STATO 22, to jest sygnał o podniesieniu relacji na wyższy poziom. Myślę, że takich relacji nie mieliśmy z naszymi ojcami czy dziadkami, a one także w tym aspekcie emocjonalnym są bardzo istotne dzisiaj. Myślę także, że ojciec to ktoś, kto będzie w stanie nawigować w tym świecie, który jest światem bardzo różnorodnym i dzieci w takim świecie będą funkcjonować, zdobywać nowe kompetencje zawodowe w zawodach, których jeszcze nie ma. Więc jeżeli ojciec ma spełnić swoją rolę w przyszłości, to będzie takim budowniczym mostów, takim pontyficem, który jest w stanie wprowadzić swoje potomstwo w spełnione życie w innych zupełnie strukturach niż sam się wychowywał. I myślę, że dlatego nie wystarczy bycie w opozycji, bycie krytykiem. Stąd nadzieja, o której tutaj pochylamy się, jest pewnym szukaniem drogi między tym, co możliwe, a niemożliwe. Jest tą formą aktywności ojców. I tak to tutaj słyszę. Myślę, że słyszymy też o tych zagrożeniach, otwarte drzwi do III wojny światowej. Dzisiaj też słyszeliśmy komunikaty, że potrzebujemy mieć najlepszy sprzęt, najlepszą armię, co jest priorytetem i dobrze, że tak jest. Ale pytanie, które w naszym tutaj ośrodku powinniśmy sobie zadawać, to jest, czy za te 5-10 lat do obsługi tego sprzętu będzie mieć właściwych mężczyzn, którzy będą silni nadzieją, którzy będą kompetentni i silni moralnie. I to też jest funkcja różnych instytucji, którym zależy na rodzinie, aby w oparciu o dane zebrane tutaj w raporcie budować program realnego wsparcia, wyposażenia rodzin dzisiejszych w takich silnych ojców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest niesamowite, co pan powiedział, niezwykle ciekawe, bo ja jakiś czas temu rozmawiałem z analitykiem wojskowości. Pytałem o sprzęt amerykański, który możemy dostać i o koszt, czy nas na to stać. On powiedział, że koszt zakupu na przykład jakichś tam baterii przeciwrakietowych to jest nic w porównaniu z kosztem zbudowania całej infrastruktury, magazynów, gdzie to się będzie trzymało i tym podobnych rzeczy. Nikt nie zwrócił uwagi na koszt ludzki. A pan jako pierwszy, przynajmniej w mojej świadomości, tutaj stawia taką tezę i takie pytanie i takie wyzwanie, także dla rządzących. Stawiam i też jednym zdaniem dopowiem, bo tutaj na początku pan redaktor przedstawił szansę, jaką dostaliśmy, żeby ten projekt przeprowadzić, otrzymaliśmy również z instytucji rządowej. To jest Ministerstwo Rodziny, które sfinansowało te badania i to jest bardzo dobry znak, że także instytucje państwowe myślą w perspektywie właśnie takiej strategicznej o budowaniu nie tylko dróg, ale także ludzi. Jedną cyfrę znajdziecie państwo w raporcie STATO 22, zostać tatą, artykuły eksperckie, między innymi tutaj obecnych naszych ekspertów. Jeden z ekspertów, Amerykanin, dr Ken Canfield, zwrócił uwagę, że w jego państwie na skutki łagodzenia braku ojca i błędów ojców
W jego państwie, no tutaj ten ekonomist dochodzi do głosu, no ale pozwólcie państwo, że go przytoczę pewną cyfrę. 150 miliardów Amerykanie wydają na, no właśnie, zastępowanie, na wykonanie pracy, którą nie wykonali ojcowie. To jest potężny problem globalny. Nasze państwo zaczyna też w tym tak kierunku patrzeć. Z punktu widzenia stabilności państwa ten ekonomizm w tym ujęciu jest, myślę, bardzo konieczny. Konieczny. Szanowni państwo, bardzo dziękuję przynajmniej na razie naszym ekspertom, tutaj będącym na sali w Warszawie. To jest teraz taki czas, kiedy chciałbym oddać głos tym wszystkim, którzy śledzą nas online, w mediach społecznościowych. Oni mogli zadawać swoje pytania. Nie wiem, czy te pytania są? Są. To bardzo proszę, żeby, to już tutaj przekazuję pałeczkę, dobrze, oczywiście, panu, i może pan będzie wskazywał tych, tak, którzy by najlepiej na każde z tych pytań mogli odpowiedzieć. Mamy czas tylko na jedno pytanie, więc tylko? Tak, chociaż pytań napłynęło kilka, więc... A to myśmy przedłużyli? Tak, pytanie. Co można stwierdzić na podstawie zestawienia trzech edycji badań STATO? Czy pozwalają one zauważyć pojawiające się tendencje w opiniach, odczuciach i zachowaniach ojców, a więc wnioskować o ich trwałości lub zmienności? Do pana profesora Dariusza Wadowskiego. Bardzo proszę. Odpowiedź na takie pytanie może być bardzo krótka. Chciałem podkreślić, że w każdej z tych trzech edycji uczestniczyli inni ojcowie, inni respondenci. Opinie i oceny formułowane przez tych bardzo różnych mężczyzn są bardzo podobne w każdym z analizowanych lat. Czyli możemy powiedzieć, że te opinie ojców, ich wizje świata, wizje ojcostwa nie zmieniają się radykalnie, przynajmniej jeśli porównamy te trzy edycje. W każdym przypadku bardzo wyraźnie widać, bardzo wyraźna jest taka tendencja, o której zresztą tutaj już wszyscy wspominali, tendencja do podejmowania refleksji nad własnym ojcostwem, poszukiwania tych wyznaczników ojcowskiej tożsamości, no i tendencja do usiłowania zachowania kontroli nad tym, jakim się jest ojcem. I właściwie na przestrzeni trzech lat nie widać tutaj jakichś poważniejszych zmian. Oczywiście są to badania, które nie rozstrzygają niczego, nie kreślą pełnego obrazu ojcostwa. Pozwalają nam tylko wejrzeć w jakiś wycinek funkcjonowania ojców w Polsce. Ale myślę, że w kolejnych latach badania warto kontynuować, tak żeby monitorować wszystkie ewentualne zmiany. Dziękuję. Jest jeszcze, ja też dziękuję panie profesorze, jest jeszcze czas na jedno pytanie. Tak. Jak to jest zostać tatą? To tytuł kampanii prowadzonej przez Tato.net. Z jakim przekazem zwraca się społeczność Tato.net do mężczyzn? Jakie narzędzia oferuje tym, którzy zastanawiają się nad podjęciem roli ojca lub właśnie oczekują na narodziny dziecka? Doktor Dariusz Cupiał. Tak, jak to jest zostać tatą? To trwająca kampania. To najprostsze. Tak, no właśnie, jak to jest zostać nim? Proszę państwa, think tank Tato.net to gromadzenie wiedzy, to fakty, to kampanię w oparciu o wiedzę, którą dysponujemy, gromadzimy tutaj i różne narzędzia, publikacje chociażby i programy edukacyjne, bo tak naprawdę ojcowie potrzebują takiego wsparcia edukacyjnego. Są przygotowane teraz bardzo inspirujące historie mężczyzn, którzy odważyli się na ojcostwo. Ja tutaj użyję jeszcze jednego ważnego, tutaj bardzo męskiego tutaj rysu, jakim jest odwaga. Rzeczywiście z
założeniem rodziny i decyzją, ośmieleniem się na pokochanie dziecka, za założeniem rodziny jest związana odwaga. I historię takich odważnych mężczyzn Państwo możecie zobaczyć w najnowszych serii filmów. Są to młodzi mężczyźni, którzy postawili na ojcostwo. Ja myślę, że przesłanie tych filmów, one podbijają teraz internet, są też w innych mediach, niesie takie bardzo budujące inspiracje. Dziękuję. To musimy kończyć. Widzę sygnał. Niestety musimy kończyć, chociaż ja sam chciałbym zadać jeszcze kilka pytań. Może na koniec, panie doktorze, nie mamy czasu, tak? Nie mamy. Nie, nie mamy podobno. Chyba, że minutę. To jedziemy krótko. To ja bym po prostu poprosił może, panie doktorze, żeby pan powiedział tym wszystkim, którzy są z nami online, czy jest taka możliwość, po pierwsze, żeby to wszystko gdzieś w internecie znaleźć, te badania, i jak też kontaktować się z wami, gdyby ktoś z nas, na przykład z młodych naszych dzisiaj widzów, który ma problemy sam ze sobą, gdzieś tam się mierzy, jak być dobrym tatą, gdzie ten człowiek mógłby się zgłosić z prośbą o jakieś porady, konsultacje, spotkania eksperckie i tym podobne rzeczy. W przestrzeni Tato.net, łamane przez badania, będziecie Państwo mogli zapis naszej konferencji sobie skorzystać z niej. Będzie również można pobrać raport i towarzyszące analizy raportowi z Tato22, więc zapraszamy do korzystania z tych zasobów na stronie Tato.net, łamane przez badania. To z kolei, co jest potrzebą mężczyzn, którzy poszukują w swojej karierze narzędzi, wiedzy, jak przygotowywać się do takiego świadomego ojcostwa, odpowiedzią Tato.net, którą służymy, są ojcowskie kluby. To są miejsca takiej permanentnej, ustawicznej edukacji, a powiedziałbym nawet samokształcenia, samowychowania się, i takie grupy spotykające się w trybie 2 godzin w miesiącu, razy 10 w roku, dają niezwykłą różnicę i niezwykły impuls dla mężczyzn, którzy mają swoje zasoby i potrzebują tymi zasobami się dzielić po to, żeby osiągnąć swoje indywidualne cele. To jest niezwykła synergia. Na portalu Tato.net również są dostępne takie instrumenty jak cotygodniowy newsletter, który również przynosi impulsy. Ja myślę, że to jest dobry adres. Tato.net. Zapraszam serdecznie. I warto z tego skorzystać, im szybciej, tym lepiej, bo później tego czasu na nadrobienie zaległości będzie już zdecydowanie za mało. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Profesor Michał Michalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, przepraszam, Poznań, który był z nami zdalnie. Dziękuję, panie profesorze, kłaniamy się, uśmiechamy. A tu w Warszawie profesor Kazimierz Korab, SGGW, socjolog, demograf. Dziękuję, panie profesorze. Obok Paweł Woliński, menadżer, ekspert do spraw i rodziny, i ojcostwa, dziękuję bardzo. Obok profesor Dariusz Wadowski, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski, i Dariusz Cupiał. Ja również dziękuję Państwu. Krzysztof Niemiec, kłaniam się. Jako tata trójki dzieci, już właściwie dorosłych, żałuję, że takiej wiedzy nie miałem te 20 lat temu. No ale cóż, tak ten świat wygląda. Ważne, że dzisiaj takie możliwości są. Kłaniamy się. Nie, chyba tak to nie. Ja nie, dzisiaj żałuję, że nie mam ich więcej. Prawda jest taka, że dzisiaj, gdybym miał tą mądrość, którą mam dzisiaj, zdecydowanie bym poszedł w jeszcze większą rodzinę. Czasu pewnego się nie nadrobi, więc skorzystajcie, jeśli jesteście trochę młodsi. Kłaniamy się, dobrego dnia i do zobaczenia.